Dzień dobry wszystkim, witam Was w moim nowym filmiku na YouTubie. Mam nadzieję, że poprzednie Wam się podobały i dzisiaj również spędzicie ze mną czas. Dzisiaj będzie taka pogadanka, więc jeżeli macie zamiar coś robić, gotować, sprzątać, to możecie dziś mi odstawić w kąt, po prostu nic nie będę ciekawego pokazywać, po prostu mówić. Ostatnio zrobiłam taką ankietę i dostałam bardzo dużo pytań z tym związanych, także postaram się to zrobić w formie Q&A. Dodatkowo dodam na koniec coś od siebie i myślę, że to będzie najrozsądniejsza forma rozwinięcia tego tematu. Jeżeli tu jesteście, mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał, jeżeli nie, zróbcie to teraz. Dziękuję serdecznie. No i zaczynamy. Ja jak zwykle jestem przygotowana z moim zeszyciekiem, także będę po prostu czytać pytanie i od razu na nie odpowiadać. Kim jesteś? Skąd pochodzisz? Co zdecydowało, że zostałaś na wyspie? Zaczynając od początku, mam na imię Justyna, tak jak już wszyscy wiecie, możecie mnie znaleźć na Instagramie pod nickiem wyspiera.pl, możecie mnie znaleźć na moim blogu wyspiera.pl. Dodaję tam sporo ciekawostek, więc jeżeli macie więcej pytań, zapraszam, napiszcie, na pewno odpiszę, na pewno rozwieję wszystkie Wasze wątpliwości. Przyjechałam z Wrocławia, pochodzę z takiej mojej miejscowości pod Wrocławiem. 100 km od Wrocławia jest takie miasto Bolesławiec, to jeszcze pod tym Bolesławcem jest jeszcze jedna mała miejscowość, w której mieszkałam, gdy byłam młodsza. Co zdecydowało, że zostałaś na wyspie? Generalnie tak. Przed tym wyjazdem jakby wyprowadzkowym byłam tutaj kilka razy wcześniej. Za pierwszym razem w ogóle mi okradli. Ukradli mi telefon, w sumie tam były dwa telefony, bo mój i mojej koleżanki, były jakieś zegarki, pieniądze i tak dalej. Także te doświadczenia nie były zbyt przyjemne. No ale z biegiem czasu, jak już przyjechałam drugi, trzeci, czwarty raz, Majorka stała się bardziej otwarta na mnie, ja stałam się otwarta bardziej na Majorkę. Dostrzegłam te wszystkie uroki wyspy, dostrzegłam te wszystkie zalety, energię tych ludzi, możliwości, które na tamten czas były dla mnie mega atrakcyjne i w ogóle po prostu zakochałam się w tym klimacie. Po jakimś czasie, jak już byłam w Polsce, przeczytałam artykuł, gdzieś w ogóle kompletnie jakiś sponsorowany wyświetlił mi się na Facebooku, jak jest życie na Majorce. Autorka nie przedstawiła naprawdę żadnych wad, wszystko było w takich jasnych barwach, więc zaczęłam szukać drogi do przeprowadzki. Na moje szczęście okazało się, że moi znajomi tutaj będą jechać, więc po prostu z nimi się zabrałam. W miesiąc, dwa miesiące zdecydowałam się wszystko rzucić, zwolnić się z moich prac, bo pracowałam w tygodniu, pracowałam na weekendy, no i tak naprawdę przywrócić moje życie do góry nogami. W każdym razie tak, na początku miałam to udogodnienie, że zabrałam się ze znajomymi, później każdy poszedł swoją drogą, także na ten moment mieszkam w Palmie, jest super, polecam i nie zmieniłabym chyba tej miejscowości na razie na nic. Co zdecydowało, że zostałaś? Przyjechałam ukierunkowana na sezon, ale tutaj już zaczęłam poznawać znajomych, miałam możliwość zamieszkania, więc stwierdziłam, czemu nie? Emilia pyta, jak znalazłeś pracę, ile czasu Ci to zajęło? Okej. Jeżeli chodzi o pracę, na dniu pierwszej pracy również zaoferowano mi pomoc i tak naprawdę było mega, mega szybko. Bez znajomości języka dostałam pracę w barze. Znałam angielski na poziomie bardzo podstawowo-komunikatywnym. Nie wiem, jak nawet opisać mój poziom, którym wtedy władałam. No, był on taki, że w większości potrzebowałam pomocy. Dzięki Bogu miałam super ludzi wokół siebie. Poznałam jedną Angielkę, która wtedy się bardzo mną zaopiekowała. Tłumaczyła mi wszystko i uczyła mi krok po kroku, co jak się nazywa, jak się, to jest ścierka, to jest rurka, to jest, wiecie o co chodzi. Także jestem mega, mega jej wdzięczna. Ten język wszedł mi do głowy samoistnie po prostu. Każdy, kto został rzucony na głęboką wodę z językiem, wie na pewno, o czym ja mówię. Jeżeli chodzi o w ogóle szukanie pracy tutaj, jeżeli przyjeżdżacie stricte na sezon, to jest bardzo dużo miejscowości, które będę też pokazywać w kolejnych moich filmikach, już dwie przedstawiłam, które są nastawione na turystów, gdzie bardzo łatwo znaleźć pracę. A bardzo łatwo, mam na myśli naprawdę bardzo łatwo, wystarczy przejść się po jakichś głównych ulicach, przejść się po lokalach, popytać, przedstawić siebie, powiedzieć, jakie ma się doświadczenie. Często nawet bez tego doświadczenia przyjmują cię no, z ulicy. Wchodzisz i masz tą robotę. Nie spotkałam tak naprawdę nikogo, kto miałby naprawdę jakiś duży problem ze znalezieniem pracy w sezonie na Majorce. W mojej pierwszej pracy pracowałam zaledwie miesiąc, ponieważ no, atmosfera tam była bardzo gęsta i no, nie podobały mi się niektóre rzeczy, no ale oczywiście mam takie prawo i każdy ma prawo wybierać, pracować tam, gdzie chce. Po czym znalazłam moją drugą pracę, w której przepracowałam cały sezon. Też bardzo dużo się tam nauczyłam. Nauczyłam się tam podstaw hiszpańskiego, podszkoliłam swój angielski. Także bardzo fajnie to wspominam i gdyby nie koronawirus, podejrzewam, że w tym roku też bym tam pracowała, ponieważ jak już ma się kontakt do menadżerów, w przyszłym sezonie oczywiście jest łatwiej, już oni znają Ciebie, znają Twój typ pracy. Jeżeli są z Ciebie zadowoleni, no to myślę, że masz pewną posadę w przyszłym sezonie i bardzo dużo ludzi robi tak, że właśnie jeździ do Polski na zimę i wraca z powrotem do swojej stałej pracy tutaj na sezon. Michał pyta,
czego brakowało Ci w pierwszych tygodniach, a czego wcale? W pierwszych tygodniach na pewno brakowało mi możliwości porozumiewania się w moim języku. Byłam chora 3 razy na anginę, więc brakowało mi możliwości swobodnego pójścia do lekarza i opisania wszystkich moich objawów, a ja jestem super, super hipochondryczką i w ogóle taką osobą, która ze skaleczonym palcem leci na pogotowie. Także naprawdę to bardzo przeżyłam brak możliwości chodzenia do lekarza i zawsze to wszystkim mówię, no ale niestety. Takie są realia. Brakowało mi na pewno polskiego jedzenia, bo Hiszpanie jedzą jak dla mnie mega tłusto, a na początku jak nie wiedziałam, nie znam restauracji, nie znam kuchni, ratowałam się tym, co jest, jakby tym, co znam, czyli pizzą, kebabem, frytkami, nie wiem. W każdym razie jedzenia, możliwości porozumiewania się w znanym języku, no i pewnie jakieś troszeczkę moi znajomy. Takie po prostu polskie rzeczywistości, no ale później przyzwyczaiłam się do tej hiszpańskiej, więc już nie było z tym problemu. A czego nie brakowało mi wcale? Nie wiem. Na pewno pogody mi nie brakowało wcale, bo była piękna i w ogóle były pięknie i słonecznie i nie marzłam, tak jak w Polsce czasami deszczowe dni. Kolejne pytanie, poziom języka, z jakim przyjechałaś? Jeżeli chodzi o mój poziom języka angielskiego, tak jak już wspomniałam, był on bardzo podstawowy. Z czasem naprawdę bardzo szybko załapałam podstawy i już zaczęłam się rozwijać, więc w tym momencie mówię takim swoim akcentem oczywiście, bo ja zawsze powtarzam, że ja mówię takim polskim, angielskim, ale potrafię się porozumieć i nie mam w ogóle żadnego problemu z porozumiewaniem się jakby z ludźmi i wszystko potrafię sobie załatwić i już nie jest dla mnie dyskomfort. Jeżeli chodzi o hiszpański, wiedziałam co to hola, no cześć, i wiedziałam co to ayuda w razie w, a ayuda to znaczy pomocy. No, na tym kończyły się moje umiejętności języka hiszpańskiego. Na ten moment chodzę na kurs języka hiszpańskiego, umiem jakieś tam podstawy, umiem się dogadać tak na mieście, jeżeli chcę coś załatwić albo nie poprowadzić taki mały small talk. Na moje szczęście naprawdę bardzo szybko załapałam, szybko przełamałam się, aby w tym języku się porozumiewać, a nie wycofywać się z rozmowy, bo bardzo często też tak jest, że ludzie wolą czegoś po prostu nie powiedzieć, niż powiedzieć błędem. Jak spędzasz wolne chwile? No, na ten moment spędzam je cudownie. Jeżdżę na plażę, robię dla Was właśnie Instagramy, robię dla Was materiały na bloga, teraz kręcę dla Was vlogi, a tak poza tym to robię wszystkie te normalne rzeczy, które robiłam w Polsce, czyli chodzę na siłkę, spotykam się ze znajomymi. Jedyna różnica jest taka, że po prostu mogę w każdej chwili wyjść na plażę, czuję się jakbym po prostu była cały czas na wakacjach. Kolejne pytanie brzmi, jak było ze znajomościami? Miałaś tam znajomych jak przyjechałaś? Tak jak powiedziałam na początku, miałam parę znajomych na samym początku, później nasze drogi się rozeszły, a na ten moment mam już sporą gromadkę znajomych. Nawet nie wiem, czy nie większą niż w Polsce, bo ja nigdy nie byłam człowiekiem, który lubi tłum osób i zgromadzenia. I ostatnie pytanie, które wybrałam. Chłopy, czy był jakiś tam amigo? Wiecie co, jacy są Hiszpani, możecie się dowiedzieć w moim przedostatnim filmiku pod tytułem Gorący Hiszpan. Odpowiadając troszeczkę wymijająco na to pytanie, jeżeli chodzi o Hiszpanów, są oni na pewno bardzo flirciarscy w większości, ale jak już mają swoją kobietę, to myślę, że jej nie zdradzają. Przynajmniej z doświadczenia mojego i moich znajomych wynika, że akurat z takim partnerem hiszpańskim możesz czuć się naprawdę swobodnie i bezpiecznie i nie ma na pewno czegoś takiego jak oglądanie się za innymi dziewczynami albo próbowanie wzbudzenia zazdrości, nie wiem. Czegoś takiego akurat nie zauważyłam i żadna z dziewczyn, która pozostawała w związku z Hiszpanem, też nie wymieniła takiej negatywnej cechy swojego partnera. Więc jeżeli chodzi o chłopców tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest ich bardzo dużo wolnych i bardzo dużo wartościowych facetów. I teraz jeszcze dodam coś od siebie. Co warto wiedzieć przed przeprowadzką na Majorkę? Na pewno warto zorganizować się i dowiedzieć, jak wyglądają sprawy urzędowe tutaj. Tutaj, żeby cokolwiek zrobić, podjąć jakąkolwiek pracę, potrzebujemy numeru identyfikacyjnego, tak zwanego numeru NIE. Ten numer możemy wyrobić w urzędzie po poprzednim umówieniu się na spotkanie w tym urzędzie, na które często, gęsto trzeba bardzo długo czekać. To jest bardzo ważne, aby przy podjęciu pracy już mieć ten numer. Ewentualnie, jeżeli Twój pracodawca się na to zgodzi, żeby był on w trakcie, czy mógłbyś po prostu czekać na to swoje spotkanie, chociaż nie wiem. W większości przypadków wiem, że ten numer już jest właśnie wymagany, więc na to na pewno uczulam, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, o którą ja zaniedbałam i z tego powodu miałam mega problem w pierwszej pracy. Na początku mój pracodawca dał mi taką możliwość, ale cały czas wywierał na mnie taką presję, żeby ten numer jak najszybciej wyrobić. No ale z tego względu, że nie było wolnych CIT, że nie było wolnych spotkań, ja byłam troszeczkę zablokowana, później musiałam skorzystać z usług osoby, która tym się zajmowała, no ale oczywiście to troszeczkę więcej kosztuje. Przyjeżdżasz z jakimś ograniczonym budżetem, może to troszeczkę odcisnąć ślad na Twoim portfelu, więc ja rekomenduję na pewno na początku zorganizowanie się z tym tematem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, możecie do mnie napisać prywatnie na moim Instagramie wyspiera.pl. Ja na pewno Wam podpowiem, co trzeba zrobić, gdzie trzeba zajrzeć, żeby
żeby mieć w ogóle jakikolwiek pogląd na tą sytuację. Chciałabym Wam przekazać, żebyście nauczyli się przed przyjazdem jakichkolwiek podstaw hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego. Z tego względu, że to są trzy języki królujące na wyspie, zawsze któryś Wam się przyda. Dzięki temu uchronicie się przed niezręcznymi sytuacjami, które mogą Was tutaj spotkać ze względu właśnie na nieznajomość języka. Jeżeli chodzi o szukanie zakwaterowania, z tym też jest różnie, ponieważ bardzo często mieszkania są wynajmowane przez agencje, które wymagają na przykład od Ciebie kontraktu, które wymagają właśnie tego numeru nie, które biorą bardzo duże kaucje, więc to też bardzo fajnie sprawdzić sobie przed na stronie idealista.com prawdopodobnie. Zaraz sprawdzę i dam link w opisie. Możecie sprawdzić aktualne oferty mieszkań, więc także przed wyjazdem zawsze rekomenduję, żebyście sprawdzili sobie troszeczkę wcześniej, śledzili ten rynek, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie. Nie przyjechali tutaj i po prostu nie zostali na lodzie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że fajnie się mnie słuchało, że podpowiedziałam Wam troszeczkę. Przybliżyłam Wam bardziej moją historię przyjazdu tutaj. Rozwijam troszeczkę wątpliwości. Jeżeli macie więcej pytań na ten temat, na temat przyjazdu na Majorkę, na temat mojego przyjazdu na Majorkę, czy sami decydujecie się na to, aby przenieść się tutaj, możecie do mnie pisać na moim Instagramie, tam jestem najbardziej aktywna, wyspiera.pl, na moim Facebooku również wyspiera.pl. Więcej informacji, ciekawostek odnośnie Hiszpanii i Majorki znajdziecie na moim blogu www.wyspiera.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam Was do mojego Patronite również, na którym znajduje się pod nazwą Wyspiera. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz. Dajcie znać w komentarzach, czy ten filmik był przydatny, czy był ciekawy, czy Was czymś zaskoczyłam, jakie tematy jeszcze chcielibyście, abym poruszyła właśnie w takich pogadankach. Subskrybujcie kanał koniecznie, bo już jest nas prawie 1000, co jest takie bardzo ekscytujące. Dawajcie łapki w górę, jeżeli lubicie to, co robię. No i jeszcze raz powtarzam, komentujcie, każdą Waszą uwagę na pewno przeczytam, wezmę do siebie i odpowiem na wszelkie pytania. Do zobaczenia, było mi bardzo miło, pa!